płynność i bezbłędność czytanego tekstu, prawidłowa dykcja, intonacja czytanego fragmentu oraz ogólny wyraz artystyczny. To właśnie w tych kategoriach Weronika okazała się bezkonkurencyjna. Bez problemu przeszła międzyszkolne eliminacje. W marcu zachwyciła wszystkich w Rzeszowie. Mieliśmy 10 minut na wylosowanie tekstu i przygotowanie go, opracowanie, żeby pokazać go później przed jury. No i właśnie przygotowałam ten tekst, przeczytałam sobie go dwa razy, zdążyłam i tak. I tak udało jej się pokonać wszystkich, którzy wzięli udział w konkursie organizowanym przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką, Teatr Maska i Polskie Radio Rzeszów. To najlepsza recytatorka na Podkarpaciu. Jak Weronika jest świetną uczennicą, to humanistka. Myślę, że oprócz takiego głodu wiedzy, miłości do książek, ma również ogromny talent recytatorski, który pozwolił jej na liczne osiągnięcia. Błyszczy na deskach sceny szkolnego teatru, bierze udział w konkursach recytatorskich. Wygrana w wojewódzkim konkursie to dla niej niezwykłe wyróżnienie, to przygoda, którą będzie wspominać jeszcze długo. Jak przekonuje, książka jest jej w życiu praktycznie od zawsze. Czytamy, każdy czyta i żyje, prawda? Jest to nieodłączną częścią naszego życia. Ja od małego dziecka czytam, od przedszkola, tak? Rodzice czytali mi książki, tata opowiadał bajki, dlatego zaczęłam czytać. Każdy może czytać, ale nie każdy będzie robił to tak dobrze jak Weronika. Jej głos jest jej wyjątkowym sprzymierzeńcem w walce o najwyższe laury. Weronika wspaniale interpretuje teksty literackie. Potrafi w sposób naprawdę aktorski odczytać nawet taki tekst, którego nie widziała nigdy na oczy wcześniej. No właśnie, to do tego trzeba mieć talent. Oprócz tego Weronika zachwycić może też głosem. Kiedy recytuje, jej głos przybiera taką bardzo ciekawą barwę, zupełnie inną niż ta, której używa, kiedy normalnie się wypowiada i rozmawia. Weronika czyta najpiękniej w województwie. To może jej się przydać w przyszłości, zwłaszcza, że marzy jej się kariera aktorska. Na drzwiach wisiała tabliczka obwieszczająca, że mówi się tu wieloma językami. Młodzieniec zobaczył, że za ladą ktoś się pojawił. Wszedł do sklepu. Jeśli sobie życzysz, mogę oczyścić wszystkie te wazy. W takim stanie nikt nie zechce ich nigdy kupić. Sprzedawca przyglądał mu się bez słowa. W zamian dasz mi coś do jedzenia. Zgoda? Sprzedawca milczał dalej. Młodzieniec zrozumiał, że musi sam podjąć jakąś decyzję. W worku miał ciągle płaszcz, którego nie będzie przecież potrzebował na pustyni. Wyjął go więc i zabrał się za czyszczenie naczyń.